Witam was tutaj, cześć, witam Ambitona, już zapraszam was na kolejny odcinek z serii Minecraft. Tak naprawdę to jest drugi odcinek, mówiąc pod uwagę co gramy, ale dobra. Dzisiaj sobie przejdziemy po naszej wiosce. Ogólnie sobie zrobimy to i owo. Więc tak, zacznijmy, bo mamy skrzynkę małą. Trzeba ją powiększyć, trochę pójdziemy po drewno. Ogólnie dzisiaj zrobimy takich dużo różnych rzeczy na początek. Ale rzeczy podstawowe. Kijek i to. Kijek i deski i motyka. Dzisiaj sobie trochę podolnikujemy, bo też trzeba coś zjeść. Więc idziemy. Drzwi nie będziemy zamykać. Jest dobrze, bo wioska jest dosyć ludna, więc będziemy co mieli robić. Jest kowal. Ale jest, ile z tego co wiem, kowal też może robić różne rzeczy. Takie jak sadzenie, więc później sobie zrobimy automatyczną farmę różnych rzeczy. Zacznijmy na pewno od dyni i co tam jeszcze jest. Tylko trzeba już zejść do kopalni po tory, leje i takie tam. Tego to będzie później, ale jedzenie po prostu będziemy chcieli mieć już. Ogólnie to jest fajnie, że są bardzo dużo jest tego jedzenia tutaj. Nawet nie widzę, że trzeba będzie używać motyki, ale lepiej mieć. Dobra, posadźmy wszystko, żebyśmy mieli jedzenie. I co i owo, jeżeli trzeba, to zrobimy od razu, upieczemy. Jeżeli coś trzeba. Ale z tego to pamiętam, że chyba nic nie idzie. Później można siano przerobić jeszcze na chleb. Chyba, że siano można z kimś wymienić coś. Ale nie ma rolnika, więc trzeba będzie zrobić, i od tego też zaczniemy, dzisiaj jeszcze nie, ale w kolejnym odcinku, farma villager, wieśniaków, coś takiego, miejsce, gdzie będą się rozmnażać, to się przyda, bo ich trochę by się przydało. Dobra, idziemy z tym. Słownego, podoba mi się coś takiego jak maksymalna liczba poziomów. Nie podoba mi się ten napis. Nie było go na PS3 i to było dobre, ale tak dziwnie te budaki wyskakują. Bardzo dziwnie. O! O ja! Ej! Może czegoś nie zebrałem? No nie wiem, nie sądzę. Dobra. Czy coś jeszcze jest tutaj? Tak, tą farmę robiliśmy. Tutaj coś jest już. O, i bardzo dobrze. Okej, okay, tutaj też jeszcze mamy. No to ogólnie dużo. Dziękuję. Ogólnie widzę, że jest dużo zbiorów. O, tu jeszcze jest. No i ładnie. Jakby co ktoś się zastanawiał, zaraz pokażę, gdzie będzie nasz domek. Tu później. Bo póki co to wygląda tak, jak wygląda, ale później to pozmieniamy trochę. Dobra. Lecimy. Teraz weźmy sobie stąd. Jeszcze tego nie lubię jeszcze tego, bo tu. Ziemniaki nawet mamy. No to bardzo bogato widzę. To te villagery żyją naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Bo ziemniak po ugotowaniu daje naprawdę dużo żarcia. O! Właśnie się zakończyło pobieranie aktualizacji. Świetnie. Raczej dużo nie zmieniłam, więc zacząłem nagrywać bez. Co ważniejsze, nawet sprawdziłem dzisiaj, czy działa mikrofon, żeby nie było tak jak ostatnio. I włączyłem sobie stoper. Mamy już 4 minuty. Stoper działa wcześniej. Aha, bo to są teraz. Ktoś mnie w komentarzu, bo chyba już wiem, że jakieś osoby, które się bardziej znają na Minecrafcie niż ja, wytłumaczyły, co to jest. Tak, co to jest właściwie. Do czego to służy w wiosce, bo widzę tutaj trzy, zazwyczaj był jeden kiedyś w wioskach. I ważna rzecz, do czego to służy. I proszę pamiętać w komentarzu, że gram na PlayStation 3 i tu nie ma modów, jeśli o to chodzi. Dobrze, tu jeszcze jest takie wyjście jakieś, tu sawanny w ogóle jakieś. No, taka pustynia, dobrze, zaraz pokażę właśnie, gdzie mam, gdzie nasz domek.
Nasz domek ogólnie będzie w takim miejscu, aby był na normalnym mowie, a jednak tak, tutaj ogólnie sobie to poprzycinamy ładnie, żeby to wyglądało. Co jest pod tym? Wow. Kamień blokowy? Dobra. Tak. Nasz domek będzie tutaj w skale. Lama. Tam chyba raczej nie zejdzie. Tu sobie jakoś wybudujemy go w skale. Będzie fajnie wyglądać. Tak, i to jest póki co pomysł. Na teraz tu widzę jakąś jaskinię. Okej. Na razie nie schodzimy, bo nie mamy pochodni. I zaraz pójdziemy po jakieś drewno. To się na pewno może przydać. Dobra. To żarcie mamy. Wrzućmy do piecyka, tak. Wrzućmy do piecyka, jak ja w piecyku nie mam żadnego węgla. No to nie wrzucimy. To nie. Na pewno jeśli coś trzeba zrobić, tak, buraki mamy, to mamy. Weźmy sobie na razie tak. I nasiona arbuza zasadźmy tam, gdzie powinny być. Normalnie już, o, ściemnia się już. Ja się w ogóle musiałem przespać już pierwszą, no, tą tutaj. Więc tak, to jakoś wyszło. Proszę bardzo. I tu burak i będziemy mieli, już później będziemy sobie to rozmnażać. Bo te dwie farmy się przydadzą. Dobrze, robi się ciemno, więc zjedzmy ten atak. Pójdźmy do wieśniaków. Zaraz pójdziemy się przespać. Co my tutaj mamy? Bibliotekarza. Wiem, że chodziłem wtedy. Ale tak, nie za dobrze pamiętam, co wtedy znalazłem. Dalej. Tutaj jest brojmistrz. Czyli z tą trzeba najpierw za emeraldy coś pogadać. Ej, ty gościu, dokąd ty sobie poszedłeś? Gościu! Widzę, dawaj. Też kolejny zbrojmistrz. Dobra. Tutaj nikogo nie ma. Nie wiem, jak ciekawe jest, jak to jest możliwe, że oni nie wpadają tutaj. Oj, już jest ciemno. I kapłan. Dobra, jest ich więcej, ale gdzieś się pochowali już, nie wiem gdzie. Więc idziemy spać i idziemy potąpać drewno. To jest nasz pierwszy cel. Chyba, że idziemy najpierw do tego, tak, nie, no, najpierw pójdziemy do tej, tu jest takie zejście. O, tutaj. Trochę węgla by się przydało. Chyba, że to jest, no właśnie. No to sobie pozbydaliśmy węgla. Oj, oj. Dobra, ale obok jest jeszcze coś. Jest długie. Mam nadzieję, że tam będzie bardziej to owoc. Okej, okay, jak tam to nam kilkuje? No, słabo. Słabo idzie. Okej. Okay. O, mamy. Co? Dwóch? Jeden kontra drugi. Okej. Okay. Jest. Dobra, mamy węgiel. 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 Wow. Co to za odgłosy? Nieważne. Ważne, że jest węgiel, który nam pomoże. Zanim sobie później tutaj oczywiście kopalnie też. Ale najpierw musimy mieć jak ją oświetlić. To będzie chyba ważniejsze. No i tak. Zaraz pójdziemy po skrzynkę. Do danych przyczyn potrzebujemy skrzyni, aby składować nasze materiały. A do skrzyni jest potrzebny ten. Jak to się nazywa? Drewno, no. No właśnie, drewno. Czyli pójdziemy zaraz sobie do lasu. Jak nigdy zbieram węgiel. O, mam trochę strzału. Dobra. Strzelali do mnie. Weźmy sobie jeszcze tam trochę tego węgla. I na razie tyle. Nie będziemy tam dalej szli. Bo dzisiaj nie będziemy tego robić. Dziś nie będziemy zwiedzać sobie jaskini. Na pewno będzie takich odcinków. Oczywiście mam pomysł, żeby później zrobić farmę żelaza, która się na pewno przyda, ale nie jestem pewien, czy farmy żelaza działają na Minecraft PS4. Czy ogólnie działają na PlayStation.
na komputerach to wiem, że tak, ale tutaj to nie jestem pewien. Dobra, węgla jest dość dużo, więc możemy stąd już iść. O, tutaj jeszcze coś jest. Dobra. Węgiel, chodź. Okej. Możemy już wyjść. Dobrze, że jest blisko kopalnia, no to nie trzeba nigdzie daleko iść. Okej, chyba ten villager zajmuje się. Chcemy pierwszego emeralda? Dobra, mamy pierwszego emeralda. Zaraz powinieneś dostać nowe moje promocje. Okej. Odrzucenie i ostrość. No, dosyć ciekawe. I to jest dobre, ta sztabka żelaza. Tylko by się jeszcze przydał królik. Nie, dobra, nie będę go zabijać. O, teraz jakoś więcej tych wiśniaków. Zbrojmistrz gada ze zbrojmistrzem. Tu już z tych zbrojmistrzów to jest dużo. Dobra. Emeralda, o, zostawiliśmy. Deski sobie weźmy. Kości też zostawmy. I to też. Więcej nie mogę zostawić. Dobra, idziemy podąbać to. Dobra, zanim to podąbiemy, zróbmy sobie drugą siekierę. Ponieważ moje podąbanie może trochę zająć. Trochę mogę tego zrąbać. Dobrze, idziemy. Dobra, pokaż mapę. Mapa nie jest zbyt duża. Pójdźmy sobie na razie do najbliższych drzewek. Nie chcę mi się daleko iść. Weźmy sobie oczywiście sadzonki. I tak, widzę obok krówkę. Krówka daje... ten, skórę. A skóra, gdzie to jest, co? Jak to, żadna krowa nie dała skóry? To to ma być? Skandal. Skóra się bardzo przydaje. Okej, jeszcze na takim biomie nigdy nie mieszkałem. Dobra, powiedziawszy. Dobra, krowa. Ty, dajesz mi skórę. O, bardzo dobrze. Trzcina cukrowa. Dobra, teraz ją sobie weźmiemy. Trzcina się przydaje. Do handlowania. Tak, papierem. Z kartografem. O ile jest kartograf. A póki co na razie to jest biednie jeszcze w naszej wiosce. Nie ma. Jest ich mało. Ale spokojnie. Później jakoś zobaczę, jak to się zrobi i będziemy ich więcej. Będzie więcej villagerów, będzie więcej surowców. Dobra. Taki dzisiaj ciekawy dzień. Robimy bardzo ciekawe rzeczy. O, jasne. Jak ja przetransportuję wodę, jak nie mam żelaza. Dobra. To na razie tylko sobie tak pościnamy. I tu bym zszedł. Dobra. Mam trochę trzciny. Ale tu sobie niech będzie rosnąć dalej. O, świnia. Dobra, nie będę cię zabijać, świnia. Dzisiaj ci się przyfarciło, ale jutro jest nowy dzień i będę może potrzebować tego. Dobra, przestawmy sobie, jeszcze jest jedno drzewo. Raz. Dobrze, myślałem, że mamy tak dosyć tego mało. No to troska nie wydaje się zbyt duża, ale jest duża. Wygląda na małą, a jednak jest jakaś duża. Co niego później będziemy patrzeć. W ogóle zresztą ten Minecraft się rozwija cały czas. Więc jeszcze tu będą nowe rzeczy. Dobra, teraz tak, daj sadzonki, abyśmy mogli to ten mój lasek tutaj rozmnażać. Dobra. Jeszcze tych mało sadzonek. Tu widzę, że jest dużo wody. A, bo to jest zwykłe drzewo w ogóle. Dobra. Czy drzewa rosną na biomie takim, jakim tam jesteśmy? Póki co nie wiem. Dobrze, dobrze, że są te marchewki. To mogę się szybko, ładnie najeść. Ty, osioł. Nie wiem, co ty robisz, ale w przyszłości możesz się przydać. Jabłko. Jabłka też dużo dają. Dobra, jeszcze jedną rundkę i idziemy już do wioski.
zabić sobie skrzynkę. I trochę tych pogodni. I mamy już pierwszego Emeralda, dobra. Tak. O, proszę bardzo. Zbroje mistrzne. Kogo mogę się tu spodziewać? Zbroje mistrz? A i owszem. No, tu widziałem cię, Wilde. Mam cię. Wytwórca narzędzi. Dobra, trzeba będzie ich jakoś ładnie poukładać, żeby wiedzieć, co z czym się je. Raz, nie posadziłem w końcu tych drzew. Dobra, zróbmy sobie najpierw skrzynki. Skrzynka. No. I można teraz to wszystko ładnie już wrzucić tutaj. Zacznijmy. O, mamy nawet złoto już. I trochę srebra. Teraz, trochę srebra. No to wiecie, co zrobimy ze srebra. To jest chyba oczywiste. Proszę bardzo. Co, trzy nawet? Okej. Dobra, mamy już jak wziąć wodę. Co prawda niezbędne nam są dwa, ale jakoś przeżyjemy. Czy ten królik próbuje pływać? Dobra, nieważne. W jakiejś tam, a to na PC-cie aktualizacji ma się pojawić ten. Nowe ryby w wodzie. Jestem szczerze powiedziawszy trochę tego ciekawy. Dobra, sądanki działają w ten sposób, że tak jak ja sobie tu pozostawiałem, to w tych miejscach wyrosną drzewa. Bardzo fajne. Oczywiście można zrobić też, jak to robiłem w innym projekcie, że zrobiłem drzewo na drzewie. Tak, i tu będzie nasza baza, ale bazą się zajmiemy dopiero, kiedy będziemy już mieli dość surowców i jakieś farmy już chociaż będzie. Trochę tego więcej. To ma być ścieżka, bo tak ścieżki. Idę. Jak wy się zajmujecie tą wioską? O, skończyło się. Zbudowaj mi, czy to należy, nie. Dobra, zostawiam te sadzonki. I tak, co my tu mamy jeszcze? No, sleeperów. Co mnie tu trącasz? Jeszcze nie mogę spać. Okej. Dobra. Gdzie jest mój węgiel? Coś chciałem przepalić. Tak, to chciałem przepalić. Dalej, co jeszcze mam? To przepalam. Z tego mogę zrobić trochę desek. Ale na razie nie wiem po co. Coś jeszcze tutaj można zrobić? Drzwi na pewno. Chleb. Też można zrobić. I kakao. Okej. Okay. Ale do kakao jest potrzebne odpowiednie drzewo, co nie? Nie możemy sobie tego tak... O tak, no właśnie. Kurczę, szkoda. I mamy wodę i trzcinę cukrową. Okej. Okay. Ciemno już jest? Ciemno. Więc idziemy spać. Coś bardzo szybko ten noc się staje. Muszę zobaczyć w ustawieniach, czy coś z tym nie można zrobić, bo to... Takie spanie co chwilę to będzie naprawdę nudne. Bungiel jest. Steki są. No i zobacz, na przykład mam taki smażony stek. Jego tu nie mogę wstawić. Zobaczmy, może miecz mogę tam wstawić. No też nie za bardzo. Bo się nic tam nie mogę wstawić. Dobra, o, tu już widzę, że urosło. No ładnie. No ogólnie. Tak szybko ten dzień i noc się dzieje i tak szybko to wszystko rośnie. Dobra, marchewki pozbytajmy, bo cały czas jemy. Później resztę wezmę. Resztę wezmę poza odcinkiem. O, to jest pomysł. I mamy 19 minut, czyli trzeba byłoby kończyć odcinek zaraz, ale to będzie zaraz. Czy to nam jakoś rośnie? Powoli, ale rośnie jednak. O, tu jeszcze trochę marchewek. Już mamy pełen stack. Ładnie. Okej, okay. Czyli marchewek jest bardzo, bardzo dużo. To dobrze. My chcieliśmy posadzić sobie... Posadzić. O, tutaj. Leader.
wodę sobie weźmiemy stąd. Nieskończone źródełko. Ciach, ciach. I jeszcze z raz. I będziemy mieli już trzcinę cukrową, więc tak na dobry początek. To mamy już prawie wszystko, co możemy mieć w Minecrafcie. No, trzcina cukrowa to później zrobimy sobie taką fajną piętrową farmę, która no bardzo dużo wyciąga. Dobra. I tu mamy jeszcze stek. Dobra, jedzenie to na razie nie jest jakoś nam niezbędne. Będziemy mogli się już zestawić nawet w następnym odcinku. Pójdziemy sobie na pewno do kopalni. I możemy się już zastanawiać nad naszą nową chatką. Chatką już nowa. Żeby tutaj jakoś się wkleić. Na razie jakieś małe drzwi czy coś, ale na koniec bym wstawił takie 3x3 drzwi, bo to zawsze fajnie wygląda. Jeszcze jak ktoś umie wstawić, wybudować. No mi się teraz udało. Więc kto wie, co to będzie. I tak, jest domek. Zróbmy sobie jeszcze trochę pochodni i to będzie tyle. Tak, mam taką ciekawą zasadę, że drewno zawsze przy sobie trzymam, bo nigdy nie wiadomo, czy się nie przyda. Więc... I węgiel też. Dobra, villager. To tak. W ogóle my tutaj nie mamy żadnej... A, jest! No, i jeszcze tutaj nie byliśmy. No dobra, to wejdziemy tutaj i... Bo tu jeszcze nas nie było. Może jest jakaś skrzynka w ogóle tam. Tutaj nic nie ma. Nie. Skrzynek w tej wiosce nie ma. Możemy kiedyś poszukać innych wiosek. Ale póki co... Dobra, zejdźmy stąd, bo jeszcze zaraz coś sobie zrobię. Póki co to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się podoba, możecie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Tak, w weekend będzie kolejny Skylines. I kolejny Minecraft się też pojawi. No to do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!